Festiwal Energii to jedna z nielicznych imprez w naszym mieście organizowana z tak dużym rozmachem. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się 5 lat temu. Pierwszym miejscem, w którym odbywało się to wydarzenie, była Sosina. Na jaworznickich scenach zagościło wielu artystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. A grali dla nas m.in. Tilaw, Perfect, SBB, Big Cyc, Szymon Wydra czy zagraniczna gwiazda Ingrid. Od ubiegłego roku festiwal odbywa się już na stadionie Azotania przy ulicy Moniuszki w Jaworznie. Tegoroczna impreza przybrała nieco inny kształt. Zainstalowano dwie sceny. Pierwsza, główna, znalazła się na murawie stadionu, a druga po przeciwnej stronie. Tam zamontowano ogromny namiot, w którym pokaz swoich umiejętności dawali DJ-e podczas konkursu Tauron Video Zone. Później w namiocie wystąpili m.in. Good Paul, Gural i Kixner. Na głównej scenie mogliśmy posłuchać członków zespołu East West Rockers, Moniki Brodki, Afromentalu oraz Wilków. Ta kompozycja miała sprawić, że podczas imprezy każde pokolenie powinno znaleźć coś dla siebie. Brodka, no wiadomo, ma już swoich fanów, istnieje na rynku, ma złote, platynowe płyty, jest doceniona, jest znana. Afromental to znowu szaleństwo, widziałam, no nastolatki piszczały tam przed sceną, był fanklub, były banery, więc duży entuzjazm. No i powiedziałabym już klasyka, zespół Wilki i ta publiczność, która pamięta ten zespół, więc staramy się tak wyważyć i te propozycje tak zróżnicować dla różnych grup wiekowych. Tak było w tamtym roku. Była Farna, była Chylińska, były Leszcze, więc też w myśl zasady dla każdego coś miłego, no nie oznacza to oczywiście, że wszystkich zadowolimy, ale tak się staramy. Organizatorami festiwalu było Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, któremu pomagała Śląska Agencja Reklamy i Marketingu. Promocją imprezy zajęło się również Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Organizacja samego festiwalu też od pierwszej edycji spoczywa na barkach Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Miejskie Centrum Kultury podnajmuje najczęściej producentów festiwalu. Przy okazji pierwszej edycji producentem było Miejskie Centrum Kultury. Samo organizowało od początku do końca, natomiast w miarę upływu czasu wynajmuje konkretne agencje, które zajmują się już produkcją imprezy. My jako organizator musimy wyłonić partnerów, oczywiście robimy to zgodnie z procedurą i z ustawą o zamówieniach publicznych i w tym roku producentem festiwalu została Śląska Agencja Reklamy i Marketingu, która została wyłoniona w drodze tej procedury przetargowej. Festiwal staje się powoli produktem flagowym, jeżeli chodzi o Jaworzno. Ta impreza jest coraz bardziej rozpoznawalna w regionie i przyjeżdżają tu goście z innych miast. Niewątpliwie to jest wizytówka naszego miasta, o którą na pewno będziemy dbać w najbliższych latach, będziemy rozwijać tę imprezę i będziemy ją promować tak jak do tej pory. Po piątym Festiwalu Energii pojawiły się głównie pozytywne głosy. Widzowie zachwalali najbardziej znakomity pokaz pirotechniczny, który został przygotowany przez najlepszych artystów w dziedzinie tego rodzaju show. Przyznam, że wykonawcy pokazu w tym roku w Jaworznie to absolutni mistrzowie. Przypomnę, że są to laureaci europejskich mistrzostw, które odbyły się w tamtym roku w Austrii, w Wiedniu. Wygrali te mistrzostwa i są to też wykonawcy pokazów pirotechnicznych w całym świecie, w Korei, w Chinach, we Francji, na Malcie. No naprawdę to już jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o takie pokazy pirotechniczne i bardzo się cieszymy, że była taka możliwość, żeby ta firma zaprezentowała ten pokaz właśnie w Jaworznie. Festiwal Energii stał się na tyle znanym wydarzeniem, że do Jaworzna zawitali goście nie tylko z województwa śląskiego, ale i z odległych zakątków Polski, m.in. z Sopotu. Z wielu miast Polski kupiono bilety, a w tym roku z całej Polski, już tutaj odważę się powiedzieć, bo bilety były nawet z Sopotu, a tutaj już Śląsk, Małopolska, Dolny Śląsk to absolutnie rekordowo, czy Wrocław, czy Grudziądz, czy gdzieś tam spod Poznania. Bardzo dużo internautów kupiło bilet, no i mam nadzieję, że ci uczestnicy do nas dotarli. Na obecną chwilę wiemy już, że sprzedało się około 7 tysięcy biletów. Jak tłumaczy dyrektor MCKiS do spraw kultury Marta Tesarczyk, nie jest jeszcze znana dokładna liczba, ponieważ bilety były sprzedawane w wielu punktach. W tym roku na poziomie 80 tysięcy złotych. W tamtym roku przyznam, że przekroczyliśmy 100 tysięcy złotych wpływu z biletów. Mówimy tutaj o kwotach brutto, oczywiście należy jeszcze odjąć podatek, ale generalnie w tym roku wpływy z biletów były mniejsze. Popularnością zaczęła się cieszyć sprzedaż internetowa. Bilety można było zakupić na dwa różne sposoby. Albo przez portal Ticket Pro, albo przelewając pieniądze za bilety na konto MCKiS. Jeżeli chodzi o ogólne koszty festiwalu, to wyniosły one około 400 tysięcy złotych. Z założenia tegoroczna edycja miała kosztować nie więcej niż czwarty Festiwal Energii. Zobaczyliśmy budżet z tamtego roku i ponieważ no nie ma sytuacji jakiejś teraz bardzo komfortowej finansowo, uznaliśmy, że nie można wydać więcej pieniędzy, tylko na poziomie wydatków roku ubiegłego. W tamtym roku festiwal kosztował 300 kilkadziesiąt tysięcy, w tym roku również jest to taka kwota.
Tutaj mówię o kosztach, które znajdują się w Miejskim Centrum Kultury i Sportu, wprost. Natomiast oczywiście jeszcze jest Wydział Promocji Urzędu Miasta, który też przeznaczył pieniądze na promocję i reklamę, o czym wspominałam, więc to jest jeszcze dodatkowa kwota. Kwota 400 tysięcy złotych to łączny koszt, wliczając w to pieniądze z Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Spory zastrzyk gotówki, bo około 150 tysięcy złotych dołożyli sponsorzy. To tyle, jeżeli chodzi o podsumowania finansowe. Czas więc na komentarz w sprawie bezpieczeństwa. Jak przy każdej tego typu imprezie, nad naszym bezpieczeństwem czuwała jaworznicka policja, wspierana przez policjantów z Katowic. W zabezpieczeniu tego festiwalu, tej imprezy brało udział około 200 osób. Na tą liczbę składają się przede wszystkim pracownicy ochrony, jak również policjanci, w tym policjanci z oddziałów prewencji z Katowic, przede wszystkim nasi policjanci, a także służby Straży Miejskiej i służby Straży Pożarnej. Tak jak wspomniałem wcześniej, impreza została zakwalifikowana jako impreza bezpieczna. Nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń w związku z tą imprezą. Jak mówi podkomisarz Obarski, na ten fakt złożyło się wiele czynników. Między innymi znaczenie miała lokalizacja całego wydarzenia. To miejsce Azotani jako stadionu jest miejscem z samego punktu infrastruktury lepszym do zabezpieczenia tak potężnego przedsięwzięcia. A może też dlatego, że sami uczestnicy zachowywali się w sposób prawidłowy i atmosfera, którą spowodowali na tej imprezie, była naprawdę imprezą doskonałą. Opinie na temat samego festiwalu są bardzo pozytywne. Jaworznianie chwalą imprezę, choć pojawiło się także kilka niemiłych sytuacji, m.in. zamknięcie ogródka piwnego na czas show pirotechnicznego. W tym przypadku jaworznianie byli zbulwersowani. Była to jednak jedyna negatywna cecha tegorocznej imprezy. Organizatorzy wywiązali się ze swoich zadań należycie. Na tyle należycie, że w mieście pojawiły się plotki, jakoby pracownicy Biura Promocji Urzędu Miejskiego mieli otrzymać specjalne premie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że promocja festiwalu jest obowiązkiem urzędników i taka premia po prostu by się im nie należała. Plotki rozwiewa jednak Marcin Marzyński z Biura Promocji Urzędu Miejskiego, który stanowczo zaprzecza, jakoby pracownicy mieli otrzymać specjalne nagrody. O samych plotkach w ogóle nie słyszał. Żadne premii zarówno w całym urzędzie, jak i specjalnie dla Biura Promocji nie były wypłacane. To jest standardowa praca Biura Promocji i Informacji, dbanie o promocję miasta, a takowa jest prowadzona przy okazji Festiwalu Energii. Żadnych premii z tego tytułu nie otrzymaliśmy. Marzyński tłumaczy, że to ich zwykła praca, więc nie było mowy o jakichkolwiek dodatkowych wynagrodzeniach. Wyjaśnia również, że procedura przyznawania premii nie jest taka prosta. Funkcjonuje w urzędzie specjalna procedura oceny pracowników samorządowych. Każdy pracownik raz w roku, pod koniec każdego roku kalendarzowego, jest oceniany przez swojego przełożonego i na tej podstawie prezydent miasta podejmuje ewentualną decyzję o przyznaniu nagrody. Dodaje również, że pracownicy otrzymali dodatkowe nagrody jedynie po zakończeniu pierwszej edycji Festiwalu Energii ze względu na to, że była to nowość w mieście, a pracownicy wywiązali się ze swoich obowiązków we wzorowy sposób. Nie pamięta jednak, jakie sumy wpłynęły na konta pracowników. Piąta edycja Festiwalu Energii przechodzi już więc w niepamięć, ale lada chwila rozpoczną się przygotowania do przyszłorocznej imprezy. Z momentem zamknięcia piątej edycji festiwalu już myślimy o tym, jak ta kolejna edycja powinna wyglądać i pewnie w najbliższym czasie będziemy już pracowali nad scenariuszem przyszłorocznej edycji. Nie wiemy jeszcze, czy podobnie jak tym razem za rok również pojawią się dwie sceny. Marta Tesarczyk uważa, że taki pomysł jest dobry, choć na razie jest to spore wybieganie w przyszłość. Każda edycja Festiwalu Energii jest inna. Staramy się, żeby każda zaskoczyła publiczność jakąś nowością, jakąś atrakcją, jakąś ciekawostką. Przypominam, że w tamtym roku absolutnie nowością były okulary 3D i dyskoteka z tymi okularami i też się to bardzo udało. Było to spektakularne, wyjątkowe i podkreślaliśmy, że to jest coś innego i coś nowego w Jaworznie. W tym roku te dwie sceny, o których Pan wspomniał, rzeczywiście pomysł spotkał się z aprobatą widzów. Osoby, które uczestniczyły w tej części właśnie namiotowej, w tej wielkiej dyskotece, powiedziały, że to jest świetne rozwiązanie. Bardzo to było chwalone na portalach, w opiniach uczestników, więc być może jest to do powtórzenia. Ale jeśli będzie szósta edycja festiwalu, to być może będzie jeszcze jakaś nowość. A my mamy tylko nadzieję, że unikniemy tego, co popsuło wielu osobom zabawę podczas tej edycji, czyli po prostu złej pogody, która stała się chyba swojego rodzaju fatum, które ciąży nad Jaworznem.